Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym wieczorze ze Słowem. Wspaniale jest badać, studiować Słowo Boże, poznawać mądrość Bożą, zgłębiać mądrość Bożą, potem ją stosować w swoim życiu i widzieć konkretne owoce działania Boga. Tak? To jest właśnie to, co my tutaj robimy we wtorek i w czwartek. Bierzemy konkretne narzędzia do budowania naszego życia i do wypełniania Bożej woli. I tematem dzisiejszego naszego nauczania jest zbuduj ołtarz modlitwy w swoim domu. I jak się przygotowywałam do tego słowa, Bóg dał mi dwie wizje. Jedną z nich był Ojciec Bóg. Dosłownie dzisiaj rano ją uzyskałam. Bóg stał i w jednej ręce miał kulę ognia, a w drugiej ręce miał kulę chwały. I powiedział mi, że chce podnieść dom, rodzinę do wymiaru chwały. I ten ogień symbolizował ogień trawiący, ofiarę składaną na ołtarzu modlitwy chwały i czci uwielbienia przez rodziny w domu. I zaraz za nim Bóg wysyłał chwałę, która podnosiła dom i rodzinę do nowego poziomu. I powiedział mi, że to będzie taki poziom, jakiego oko nie widziało, ucho naturalne nie słyszało i co do serc tej rodziny nie wstąpiło. Czyli Bóg przygotował taki wymiar chwały dla rodzin, używania rodzin i uwielbienia się przez dom i rodzinę. Więc zaczynamy. Drugą wizję, którą też dostałam, to był Pan Jezus z pejczem w dłoni. Wiemy, po co posłużył mu ten pejcz. On wyrzucał przekupców ze świątyni. Potem widziałam, jak ludziom został dawany ten pejcz, by ustanowić porządek w swoim domu, wyrzucić wszystko, co nie reprezentuje Bożego sposobu funkcjonowania. Czyli najpierw trzeba oczyścić miejsce, oczyścić ołtarz, zbudować należycie dom i wtedy ten ogień trawiący będzie mógł na dom wstąpić i Boża chwała. O co chodzi z tym pejczem? Bóg mówił, powiedział mi, każdy rodzaj funkcjonowania tak jak dosłownie na bazarze, czyli w charakterystyce bazaru w tym klimacie musi być z domu usunięty. To jest tak zwane niskie funkcjonowanie, niskie myślenie, niskie motywacje, niski sposób traktowania siebie nawzajem. To jest również małe myślenie, to jest funkcjonowanie bez porządku, bez struktury Bożej, którą Bóg ustanowił w domu. Jest to też klimat kiczu, podróbek, taniości i biedy. I jest to zachowanie i funkcjonowanie, które nie przystoi Bożym dzieciom i jest to zachowanie, które nie przystoi ambasadorom Boga. Tak? I na każdym poziomie, ja nie mówię, że w całości w ten sposób funkcjonuje, ale my wierzę, że dzisiaj jak przyłożymy miarę słowa do naszego życia, będziemy mogli się skorygować w niektórych miejscach. Czym jest ołtarz? Ołtarz jest miejscem oddawania chwały, czci i uwielbiania, składania swojego życia w ofierze Bogu, naszej miłości, naszej pasji, naszych motywacji, naszych pragnień, nasze życie toczy się wokół składania swojego życia w ofierze Bogu. I to dotyczy wszystkich w domu, to dotyczy męża, to dotyczy żony, to dotyczy dzieci. Pierwszy ołtarz zbudował Bogu Noe zaraz po potopie. Podobne ołtarze budowali Abraham, Izaak i Jakub. Były to ołtarze budowane przeważnie z ziemi i nieociosanych kamieni, co symbolizuje, że nie było w nim nic z ręki ludzkiej. Wszystko to pochodziło od Boga. Wiemy, że przybytek Mojżesza i świątynia Salomona były budowane dokładnie według instrukcji Bożej, podobnie z ołtarzem, który zajmował centralne miejsce w świątyni. I co nam to mówi? Że my musimy budować dokładnie według instrukcji Bożej, która jest zawarta w Słowie Bożym. Kolejna rzecz. Na ołtarzu zawsze były składane ofiary czyste, nieskalane, najwyższej jakości. Więc po prostu, żeby mógł wstąpić ogień, żeby mogła wstąpić chwała, rzeczy, które składamy Bogu na ołtarzu naszego życia, muszą być zawsze najwyższej jakości. I Bóg tego od nas wymaga, ale nie tylko wymaga, ale wie, że jesteśmy zdolni mu to przynieść, bo jesteśmy stworzeni
stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i wszystko, co przynosimy do Niego, nosi Jego DNA. Więc pierwszy punkt, do którego Bóg mnie skierował, to jest struktura Boża w rodzinie. 1 Piotra 2,9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnotę tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czyli jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy królami, jesteśmy kapłanami, rozgłaszamy Jego cnoty. I w domu kapłanami są wszyscy. Jest żona, jest mąż i są dzieci. Każdy składa swoje życie w ofierze Bogu. Rodzice tego uczą dzieci, dzieci się uczą tego od rodziców, patrząc na nich, tak? Czyli wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem, czyli na tym ołtarzu, którym budujemy, każdy z nas składa od siebie jakąś ofiarę. Mąż jest najwyższym autorytetem w strukturze domu. 1 Koryntian 11,3. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Czyli widzimy strukturę. Kto stoi na czele tej struktury? Mąż. Efezjan 5, 25. Teraz będziemy mówić, jak w tym autorytecie ma funkcjonować mąż. Mężowie, miłujcie żony swojej, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Mąż zobowiązany jest kochać, troszczyć się o żonę, jak Chrystus o Kościół, dbać o nią, jak o własne ciało. I kiedy to czytałam, Bóg mi pokazał, że wielu mężczyzn w ogóle nawet nie podejmuje tego tematu, bo uważa, że jest to zbyt wysoki standard funkcjonowania, któremu on nie jest w stanie podołać. Więc to, co chcę powiedzieć do mężów, do mężczyzn, absolutnie, jeśli Bóg ci daje zlecenie, Bóg ci daje nakaz, to daje ci też łaskę do wykonania tego. Tak? Bóg nigdy nie zleca rzeczy, które są niemożliwe dla ciebie do wykonania. 1 Tymoteusza 2,8. Chcę wtedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Czyli Bóg chce, byś nie chodził we frustracji, byś nie rozwiązywał spraw w domu, bo teraz mówimy o domu, w gniewie, w swarach, w kłótni, ale byś w każdym czasie, na każdym miejscu podnosił w modlitwie swoje ręce do Boga i to ci da siłę, by rozwiązywać sprawy w pokoju, by przynosić Boży pokój i Boże rozwiązania do domu. I to, co chciałam powiedzieć, modlitwa jest bardzo męskim zajęciem. Musisz złamać nad sobą mentalność. Mówię do niektórych mężczyzn, że modlitwa jest zajęciem kobiet. Jako Boża kobieta mogę powiedzieć, jedną z najbardziej męskich cech, które nam imponują, to jest rozmodlony mężczyzna, który ma relacje z Bogiem. To jest bardzo atrakcyjna cecha w mężczyźnie, ale też niezwykle potrzebna. Więc łamiemy dziś jakieś schematy kłamliwe, myślowe, stereotypy myślenia, które wyrzucają cię z miejsca rozwiązania i skuteczności. Idziemy dalej. 1 Piotra 3,7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, a my modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Modlitwa jest oczywiście o stosunku męża do żony. Kobieta też potrzebuje szacunku i musi być przez ciebie poważnie traktowana jako partner, którego Bóg ci dał we wspólnej podróży. W Przypowieściach 18:22 Bóg powiedział, kto znalazł żonę, znalazł łaskę u Pana. Czyli obdarzenie żoną jest rodzajem łaski i siły, której ci Bóg udziela do wykonania zadania, które ci dał tutaj na ziemi. Małżonka jest pomocą nie tylko w sprzątaniu, nie tylko gotowaniu i obowiązkach, czy w alkowie, ale także w rozpoznawaniu kierunku dla całej rodziny. Galacjan 3,28 Bóg mówi, w duchu nie ma różnicy między kobietą a mężczyzną. Kobieta jest na równi z mężczyzną w duchu, jeśli chodzi o dostęp do rzeczy królestwa.
ma dostęp do objawienia Bożego, jest prowadzona przez Ducha Świętego, ma dostęp do mocy Bożej, do rady Bożej, ona posiada konkretne duchowe dziedzictwo i niektórzy mężczyźni muszą w ten sposób spojrzeć na swoje żony i na kobiety i korzystać z całego potencjału duchowego, którego Bóg jej udzielił, bo wtedy będziesz skuteczny w swoim życiu i będziesz podejmował właściwe decyzje. Jeśli z tego nie będziesz korzystał, będziesz chylił celu. I kiedy przygotowywałam to słowo, Bóg mi powiedział, że przynajmniej jedna kobieta będzie nas oglądać. I ja chciałam ci powiedzieć, że po prostu całe życie myślałaś, że jesteś przeznaczona tylko do prac domowych, zajmowania się dziećmi. To są oczywiście zaszczytne, cudowne rzeczy i domem, ale nie wzięłaś swojego duchowego dziedzictwa, nie weszłaś w nie. Wierzę, że Bóg mówi, jeśli wejdziesz w Boże powołanie, jeśli weźmiesz całe swoje Boże dziedzictwo, jeśli zaczniesz funkcjonować w duchu, będziesz wypełniać Boże powołanie w duchu, to będzie naprawione twoje małżeństwo i podniesiony będzie twój dom. Bo to zawsze w ten sposób działa. Kiedy oboje małżonkowie chodzą w duchu, w Bożym dziedzictwie, w Bożym przeznaczeniu, małżeństwo jest spalane. Ponieważ mąż jest najwyższy w strukturze, zaraz za Jezusem dzierży główną odpowiedzialność przed Bogiem za rozwój duchowy rodziny. Także nie możesz się wycofywać z tego miejsca. Przykładem jest choćby Adam i Ewa, tak? Pierwszy podstawowy przykład. Okej, Ewa pierwsza została zwiedziona, pierwsza zgrzeszyła, ale Bóg przyszedł do Adama, do tego, który jest najwyżej w strukturze. Bóg zawsze przychodzi do tego, który jest najwyżej w strukturze i pyta o rzeczy, które dzieją się w dziedzinie, która została temu najwyższemu autorytetowi powierzona, tak? Czyli dzierżysz odpowiedzialność za rozwój duchowy domu. Żona, przechodzimy do żon. Efezjan 5:33. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, żona niech poważa męża swego. Żona jest stworzona, by być pomocą, wsparciem, partnerem, to co powiedziałam wcześniej, nie może odpowiedzialności unikać również za tą całą sferę duchową. Musi wynosić męża i okazywać mu szacunek, nie może się nad niego wynosić. Swoim postępowaniem, słowem ma go zachęcać i budować, by wziął duchowe stery domu. Ma dbać o dom, o dzieci, kochać i kreować atmosferę wzajemnej miłości i szacunku. I tu mamy taki standardowy, znany przykład z przypowieści 31:10. Pochwała dzielnej kobiety, ja nie będę tego czytać, tylko wymienię kilka cech tych kobiet. Wiemy, że w Starym Testamencie kobiety miały zdecydowanie niższe prawa niż my teraz mamy w Nowym Testamencie. A to się okazuje, że mamy opis kobiety, która zarządza domem i ma konkretny, mocny wpływ na to, co się dzieje w domu. I posłuchajmy. Jeden, jest dzielna, tak? Czyli podejmuje działanie, jest odważna, jest aktywna. Napisałam, nie mazgaj się, o co mi chodzi, nie wycofuję się, nie płaczę, nie mówię o komorze, gdzie ty możesz wylewać swoje łzy przed Panem, kiedy trwasz w tak zwanej agonii modlitwy, chociażby o męża czy o dom, ale generalnie na co dzień jesteś aktywna, podejmujesz działanie, jesteś wartka, rzeźka i gotowa do działania. Serce małżonka ufa jej. Dlaczego jej ufa? Bo wyświadcza mu dobro, a nie zło. Czyli kocha go, okazuje mu szacunek, odzywa się do niego z szacunkiem, dba o dom, o żywność, o odzienie dla całego domu. Tak? Czyli kreuje tą atmosferę domu, gdzie wszyscy czują się zadbani, gdzie wszyscy czują się zaopiekowani. Jest przepasana mocą Bożą na biodrach. Kreuje atmosferę w domu. Jej mąż i dzieci ją sławią. I jeden werset z tego całego fragmentu szczególnie do mnie przemówił. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w Radzie Starszych kraju. 31:23.
Żona, szanując męża, buduje w nim wartość, nadaje mu wartości, nadaje mu tożsamości przez słowa, przez sposób, w jaki do niego mówi, przez sposób, w jaki o niego dba, w sposób, w jaki się o niego modli, widzi go w duchu i w taki sposób się o niego modli, by wszedł w pełnię swojego potencjału. To szacunek żony, popatrz, co powoduje, że kiedy mąż wychodzi na zewnątrz do pracy, do wykonywania tych rzeczy na zewnątrz, on jest szanowany w bramach i zajmuje zaszczytną pozycję. On tą siłę, by wziąć autorytet na zewnątrz, dostaje od ciebie, z domu. Bardzo masz duży w tym udział. Tak jak mężczyzna dba, kocha, szanuje, mówi, jesteś piękna, jesteś wspaniała, jesteś mądra, kocham cię, jesteś kobietą mojego życia. Okazuje to czynami, buduje kobietę, uskrzydla, nadaje jej siłę. Po prostu tak kobiety, szacunek, poważanie, uważanie go za wyższego od siebie, za swojego pana, tak jak Sara mówiła do Abrahama, powoduje, że on ma tą siłę, by brać dziedzictwo na zewnątrz i mieć konkretny wpływ na ludzi z zewnątrz. Kobieta ma budować dom mądrością z relacji z Bogiem, z objawienia słowa, z relacji z Duchem Świętym, przypowieści 14:1. Mądra kobieta buduje swój dom mądrością, głupia własnoręcznie go burzy. Jaka jest głupia kobieta, która odrzuca Boży porządek, która odrzuca mądrość i ma rozwalony dom. Więc dzisiaj po prostu, jak potrzebujesz, na jakimkolwiek poziomie przyjmij Bożą mądrość. Przypowieści 19:13. Kłótliwa kobieta jest jak stale cieknąca rynna. Kobieta, która ciosze ciągle kołki na głowie facetowi, po prostu wysysa z niego całą siłę. On jest kompletnie zniechęcony. Nie dziw się, że potem izoluje się od ciebie, nie ma ochoty się nawet modlić, a już w ogóle na pewno nie ma wziąć ochoty miejsca autorytetu. Tak? Czyli musimy złamać tą pospolitą, ziemską, bazarową mądrość, że kobieta ma potrzebę mówienia dwa razy więcej niż mąż i stosuje to na swoim mężu. Po prostu zaniechaj tej mądrości i zaraz opowiemy sobie o przykładzie, gdzie po prostu małomówność przynosi ogromne efekty. Jest powiedziane, gdzie mnóstwo słów, tam wiele marności. W Kaznodziei Salomona 5 rozdział, tak? Tam mnóstwo grzechu. 1 Piotra 2:6. Mówimy teraz o sytuacji, kiedy mąż nie jest posłuszny słowu. Nie musi być całkowicie nieposłuszny, w jakimś wymiarze może być nieposłuszny. Możecie nie mieć tego samego spojrzenia na jakąś sprawę i jaką przyjąć postawę, jak jej wziąć narzędzie, by zmienić tą sytuację, by być jednomyślni. Podobnie w żony bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Popatrz, mężczyzna musi wznosić w każdym miejscu ręce w modlitwie, czyli więcej mówić do Boga, a kobieta ma narzędzie po prostu nic nie mówić, tylko należycie postępować. I teraz mąż, kiedy ujrzy wasze czyste, bogobojne życie, po prostu będzie pozyskany dla Boga, tak? Czyli to jest to narzędzie, które ci Bóg daje, by pozyskać męża nieposłusznego słowu. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne drapienie włosów, złote klejnoty lub strojne laty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem, czyli modlisz się do Boga, z Nim rozmawiasz, Jemu ufasz na zmianę w swoim mężu. Tak? Druga rzecz, jest tu napisane o tym, że ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne i chcę powiedzieć. My mamy o siebie dbać, my mamy na zewnątrz się naszym mężom podobać, ale nie na to jest główny nacisk, bo gdyby na to był główny nacisk, to dzisiaj na świecie mamy kult ciała i bardzo wiele pięknych kobiet, ale niestety kryzys małżeński, więc nie na tym budujemy, ale to jest ważna sfera i zaniedbujemy. Tak? Dalej. Idziemy. Odwrócony porządek w domu. Przykład skrajny tego odwróconego porządku w domu to jest przykład małżeństwa Achab i Jezabel.
Jezabel nie szanuje autorytetu męża, nie szanuje urzędu króla. Manipuluje, kontroluje, działa w czarach, rządzi z tak zwanego tylnego rzędu, ma swój system wierzeń, swoich proroków, proroctwa, swoje ołtarze, swoją duchowość. Achab, słaby, nie bierze autorytetu, ślepy duchowo, nic nie widzi, nic nie słyszy w duchu oczywiście, bo wiemy, że Eliasz wielokrotnie do niego przychodził, mówił i przecież jego celem od Boga było wzmocnić jego panowanie, wzmocnić jego królestwo. On bierał Eliasza jako po prostu największego wroga, czyli kompletnie nic nie widział. Nie konfrontuje żony, nie bierze autorytetu, nie wychowuje synów, nie przekazuje dziedzictwa, nie zarządza królestwem. Tak? I to jest oczywiście skrajny już przykład, gdzie oboje, małżonek i żona, jeden wycofuje się z autorytetu, drugi przejmuje autorytet. I często ludzie mówią, Jezabel. Nie zwracają uwagi na Achaba, ale Bóg mi powiedział jedno drugiego warte. Jeśli ty się wycofujesz z autorytetu, jeśli nie bierzesz i nie zarządzasz w swoim domu, samoistnie wypychasz żonę do tego, by przejęła stery, przejęła kontrolę, tak? Jeśli masz mądrą żonę, oczywiście ona tego nie będzie robić, tak? Ale jeśli nie do końca, to ona przejmie autorytet. Do żon chcę powiedzieć, nie możesz funkcjonować w kontroli, nie możesz funkcjonować w manipulacji, nie możesz mieć z tyłu głowy, ja nim steruję z tylnego rządu, bo wchodzisz w czary i sama sprowadzasz swojego męża do roli pacjenta, który nic nie widzi, nic nie słyszy, niczym nie zarządza, jest słaby. I wiemy, że Jezabel miała czas, by się upamiętać. Bóg nawet w ten sposób funkcjonującej kobiecie Bóg daje czas, ale ten czas jest zawsze ograniczony. I to, co ja chcę powiedzieć, nigdy nie zaczyna się od razu od takiego funkcjonowania po prostu do końca w zły sposób. Tak? Jest najpierw powiedziane, że pożądliwość rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć, czyli rzeczy demoniczne. Jeśli my się z nich nie wycofamy, mają tendencję się rozrastać, tak jak i progresywnie postępować. Tak? Tak jak rzeczy Boże, że my przechodzimy z jednego poziomu wiary na drugi, z jednego poziomu chwały na kolejny, podobnie jest z rzeczami demonicznymi. I co trzeba zrobić w takiej sytuacji, jeśli widzisz w jakikolwiek sposób, funkcjonujesz? Po prostu pokutować i odwrócić od tego rodzaju funkcjonowania, prosić Boga i zacząć funkcjonować według porządku Bożego. Przechodzimy do dzieci. Kolosan 3,20. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiek Bóg ma w tym upodobanie. Dzieci mają być posłuszne we wszystkim swoim rodzicom, oprócz grzechu, napisałam, tak? Bo mogą się zdarzać takie sytuacje, ale oczywiście to są skrajne sytuacje, ale oprócz grzechu we wszystkim. Mają być uczone szacunku do rodziców, by móc mieć powodzenie w nauce, tak? Jest przykazanie z obietnicą. Szanuj i czcij swoich rodziców, aby ci się dobrze powodziło. I dzieci już od małego mogą wiedzieć, że jeśli coś im nie wychodzi w relacjach, w szkole i tak dalej, być może przyczyną jest brak należytego szacunku okazanego rodzicom. Rodzice nie pozwalają na to, by dzieci ich nie szanowały. I jeśli ojciec widzi, że dziecko nie szanuje mamy, po prostu reaguje. I vice versa, tak? Czyli oboje nad tym czuwają. Należy ich uczyć szacunku do autorytetów w kościele, do pastorów, do liderów, do nauczycieli, do władz państwowych. Należy ich wdrażać w służbę Bożą, tak? Samemu to najpierw pokazywać. Nie można przy dzieciach mówić na temat autorytetów, a potem od nich wymagać tego posłuszeństwa. Tak? Rodzice, jest napisane, że mają nie rozgoryczać dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Czyli mogą rodzice się w ten sposób zachowywać, że w dzieciach zakorzenia się gorycz i ich duch zaczyna w nich słabnąć. I potem masz taką sytuację, że dziecko nie chce się z tobą modlić i nie ma siły nawet ręki podnieść. Jak to się dzieje? Być może na duchu używasz swojego autorytetu w taki sposób. Dzieci oczywiście za każdym razem, jak źle postępują, muszą być karcone, bo muszą być uczone, co jest dobre, a co jest złe, bo one tego nie wiedzą. Głupota jest w sercu młodzieńca, tak? Czyli trzeba ich do Bożych dróg uczyć. Ale
Chodzi o to, że możesz zwracać tylko uwagę na rzeczy negatywne. Możesz tylko właśnie podkreślać, co nie wychodzi, ale nie zwracasz uwagę na potrzeby dziecka. Lekceważysz jego problemy. Na przykład uważasz, że one są mało istotne i nieważne. Nie wysłuchujesz dziecka, nie starasz się go zrozumieć. Tak to wszystko powoduje w dziecku gorycz, przez którą on nie chce się nawet z nami spotkać w modlitwie i nawet może nie chcieć służyć Bogu. Tak? I to mówimy o takim funkcjonowaniu w strukturze, w autorytecie, w strukturze jeden względem drugiego i chodzi nam o całą kulturę, którą budujemy w domu, która pozwoli nam po prostu zbudować Boży ołtarz, gdzie ta nasza ofiara składana z naszego życia będzie czysta. Potem stanięcie w modlitwie będzie po prostu jak pstryk, jeśli to wszystko zachowamy. Drugi punkt, DNA Kościoła, modlitwa, uwielbienie, nauczanie musi być kompatybilne z nauczaniem i charakterem Kościoła. Tak? Nie ma czegoś takiego życie prywatne i życie kościelne. W takim sensie, że po prostu inaczej funkcjonujemy w domu, inaczej funkcjonujemy w kościele. Zawsze się to źle skończy. Po prostu to jest jak służenie dwóm panom, któremuś w końcu ostatecznie się poddasz. Ale jest coś takiego, że Bóg, Paweł jak pisał listy, to pisał do Kolosan, to pisał do Filipian, to pisał do Rzymian, do Tesaloniczan. Każdy z tych zborów był na różnym poziomie funkcjonowania, na różnym poziomie rozwoju, działał na różnym terenie, mieli różne swoje problemy, mieli różne swoje wyzwania i jakby dla nich szczególne było specyficzne słowo uwalniane, uwielbienie i modlitwa. Tak? Są oczywiście to rzeczy też uniwersalne, ale chodzi mi teraz o słowo, które jest przekazywane przez pastorów i które my przyjmujemy. Ono nie jest tylko do wysłuchania w kościele, a my je bierzemy do domu, nim się karmimy to, nasz podstawowy pokarm. Jeśli ty w domu słuchasz innych kaznodziejów i od razu nie chcę być źle zrozumiana, że my nie mamy prawa słuchać innych kaznodziejów. Mamy prawo, ale oni zawsze muszą wzmacniać to, co my bierzemy z domu Bożego. A żebyś ty wiedział, że to wzmacnia, musisz mieć władze poznawcze wyćwiczone, więc zawsze możesz to skonsultować ze swoimi liderami i pastorami. Tak? A tym bardziej nauczań, które są w poprzek. Jeśli jest słowo wiary wyzwalane, przełamujące słowo w kościele, a ty słuchasz jakieś słowo, które cię po prostu sprowadza do wycofania, stagnacji, no to po prostu funkcjonujesz w dwóch porządkach i przychodzi zamęt do twojego życia. Gorzej, przychodzi zamęt do twoich dzieci. One po prostu nie rozumieją, bo widzą jakby, że dwie różne rzeczy się dzieją w domu. Tak? W domu inaczej, w kościele inaczej. Tak samo jest z uwielbieniem. Ja się muszę przyznać, że na początku, jak zaczęłam chodzić do kościoła, dla tak zwanej równowagi sobie słuchałam innego uwielbienia, ale po jakimś czasie się zorientowałam, że to uwielbienie wprowadza mi w jakieś rozkwilenie, rozwaloną duszę, w niemoc, w nostalgię, w melancholię, a przecież Bóg dał uwielbienie tutaj w kościele przełamujące, które stawia mnie na nogi, jest po prostu jak energy drink, od razu stawia mnie do odpowiedniej pozycji, że rzeczy widzę po prostu w taki sposób, jak widzi je Bóg, więc my musimy stosować te narzędzia, które są nam udzielane z kościoła i te sfery kościół i nasz dom się przenikają, widzimy to w pierwszym kościele, w Dziejach Apostolskich, gdzie jednego dnia przez wystąpienie Piotra zostało pozyskane 3000 dusz i jest napisane, że trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Spotykali się codziennie w świątyni. Ba, na dodatek oni sprzedawali wszystkie majątności, tak? Mieli wszystko wspólne. Po prostu tak się te sfery przenikały. My jeszcze do tego miejsca nie doszliśmy, tak? Czyli nie budujemy osobnego porządku z osobnego materiału w domu, a co osobnego w kościele. Czasem jak w ten sposób funkcjonujemy, już nie mówię o tym, że nie krytykujemy naszych pastorów, nie krytykujemy nauczania, nie krytykujemy liderów. Czasem tak się dzieje w domach i widzimy, że o dziwo, znam kilka takich przypadków, że najpierw dzieci przestają chcieć chodzić do kościoła, a potem w końcu rodzice za nimi odchodzą, dlatego, że po prostu zabrakło tej mądrości. Było osobne życie w domu, osobne w kościele, a Bóg w kościele wszystko, co przynosi, służy też także do budowania twojego osobistego życia. Kolejna rzecz, porządek modlitwy w domu. Dobrze, na początek, my tak robimy w naszym domu,
czytać Słowo Boże, bądź jakiś fragment. Dzieci powinny być nauczane słowa, tak? Mąż albo ja na zmianę nauczamy dzieci słowa, mówimy właśnie, co przeczytaliśmy. Często staje się to naszą wspólną bazą do modlitwy. Oczywiście kolejna baza, to jak powiedziałam, jest nauczanie z Kościoła, bo to jest też ten nasz codzienny pokarm. Dzieciom te rzeczy, które były głoszone w niedzielę, też muszą być wyjaśniane i one na każdy na swoim poziomie może je wdrażać w swoje życie, tak? Modlimy się słowem, które jest wyzwalane przez pastorów, specyficznym słowem proroczym do nas, tak? Bierzemy je przez wiarę, ustanawiamy je, ogłaszamy je nad sobą nawzajem. Przeważnie mój mąż prowadzi, zaczyna prowadzić modlitwę w domu i on jakby rozdysponowuje, kto kiedy się modli. I oczywiście zaczynamy od chwały, czci, uwielbienia, wdzięczności Bogu. Dziękujemy też za siebie nawzajem. Wyzwalamy Boże obietnice, które są zawarte w słowie, nad sobą nawzajem. Musimy zawsze pamiętać o pozycji w duchu, która nam została udzielona ponad wszelką władzą, zwierzchnością i panowaniem w okręgach niebieskich po prawicy Chrystusa. I to jest ten rodzaj modlitwy, który jest u nas w Kościele. Tego zostaliśmy nauczeni, więc nie możesz przyjść do domu i modlić się z pozycji, przepraszam, że żyję, albo wypadłem sroce spod ogona, tak? Czyli po prostu zawsze tożsamość synów, córek Bożych, tożsamość w duchu i tego też uczymy nasze dzieci. Dzieci są angażowane w modlitwę. Modlimy się zawsze o ich indywidualne potrzeby. Stwarzamy taką atmosferę, by one mogły otwierać swoje serce przed nami i konkretnie modlimy się o te rzeczy. Modlimy się o nasze rodziny, dziadków, wujków, modlimy się o naszych sąsiadów, modlimy się o naszych pastorów, modlimy się o naszych liderów, modlimy się o nasz Kościół, modlimy się o kraj, o aktualną sytuację w kraju. Tak, dzieci już muszą być od najmłodszych lat wdrażane w miłość do kraju, w mądrość, że należy się modlić o rządzących, by sprawiedliwe i dobre życie wieść na tej ziemi. Po prostu, że muszą być już tego uczone, że mają duchowy autorytet, duchowe narzędzia, by ustanawiać i zarządzać rzeczami w kraju, tak? Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Prorokujemy, wyzwalamy słowo do czasu, dopóki ono nie stanie się ciałem, tak? Dopóki nasze fizyczne oczy nie zobaczą tego, co nasze usta wypowiedziały. Nawet Pan Jezus musiał być wyprorokowany. Prorocy zapowiadali Jego przyjście, aż w końcu słowo ciałem się stało. I tak samo Ty w swoim życiu bierzesz ten cały arsenał Boży, każdego rodzaju słowo i wyzwalasz nad swoją rodziną, nad dziećmi, nad sobą samym. Wyzwalamy to nad sobą nawzajem i ustanawiamy i oczekujemy. To jest właśnie wiara, która się spodziewa, która jest pewnością tego, co przychodzi. Im dłużej się modlisz, tak naprawdę z wiarą i z oczekiwaniem, tym bardziej pewny jesteś tego. I jak już to przychodzi, to właściwie nie jesteś tym zaskoczony. Więc my musimy tak trwać w modlitwie. Żona z mężem mogą o szczególnie trudne tematy i powinni modlić się osobno już bez dzieci, bo są pewne rzeczy, które są dla nich zbyt dużym ciężarem i obciążeniem i musimy mieć w tym mądrość, tak, żeby wiedzieć, że pewne rzeczy o nie modlimy się sami. Ostatecznie, jeśli sfera domowa, sfera Kościoła, wszystko razem się łączy w jedną całość, okazuje się, że jedność myśli i jedność zdania jest bardzo łatwa. Okazuje się, że przychodzi atmosfera świętości, czystości, pokoju, namaszczenia, czystej ofiary złożonej z życia na ołtarzu przed Bogiem. I co się dzieje? Schodzi Boży ogień. Trawi tą ofiarę i przychodzi wymiar chwały, która zalewa dom. I wierzę, że każdy dom i każda rodzina, jeśli weźmie, zastosuje się do tego wzorca Bożego, będzie jak kula ognia, będzie jak kula chwały, którą Bóg użyje w kraju, która będzie jak narzędzie Kościoła używana do poszerzania Bożego Królestwa. Mam nadzieję,
że udzieliłam wam dzisiaj dużej dawki Bożej mądrości, Bożej mocy, Bożej zachęty, abyście zaczęli budować ołtarz w swoim domu, budować swoje dom, skoncentrować się wokół wypełniania Bożej woli, skoncentrować się wokół wypełniania Bożej wizji dla waszego domu, która jest wizją większej całości waszego duchowego domu, kościoła, a jeszcze większej wizji, która jest dla tego kraju. Niech was Bóg błogosławi i do pracy z Bogiem.